I think Envicon, through the years, it has become an institution and a sounding board and a forum for exchange of good practice, environmental knowledge, new technologies, circular economy patterns, inviting and reuniting high quality experts, not only from Poland, but also from the European Union, from the academia. And therefore, this, I would say, excellence forum is really something that brings an added value, not only to Poland, but also to the region more generally. Uważam, że Envicon jest wyjątkową okazją, żeby spotkać się z wszystkimi uczestnikami w branży środowiskowej w Polsce. I jako Suez, jako lider na tym rynku, uważamy, że powinniśmy być poważnym partnerem tego wydarzenia. Tu się spotykamy z władzami, klientami, z innymi firmami, z ekspertami, więc to jest wyjątkowa okazja rozmów, debatów i zrozumienia, jakie są innowacje na tym rynku. Myślę, że jest to doskonała okazja do tego, żeby spotkać się z praktykami, żeby podyskutować w gronie administracji, ale również biznesu, świata nauki, posłuchać o dobrych przykładach, bo to myślę, że to jest istotne, a też podzielić się dobrymi przykładami. To też my staramy się robić jako Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, kiedy mówimy o dobrych przykładach firm zarejestrowanych w systemie EMAS, w szczególności w kontekście tematu wiodącego, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym. Kongres Envicon to miejsce wymiany doświadczeń na palące problemy, z którymi się mierzymy w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce. Jestem gościem kongresu po raz drugi. Po raz drugi rozmawiamy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, tematu, który jest bardzo ważny w kontekście strategii wydanej przez Komisję Europejską w 2015 roku.